Ostatnio przechodziliśmy scenariusz Sojourner, czy jakiś taki, a teraz mamy scenariusz Opportunity. Opportunity. 2004 rok. Jedziemy z tym. W 2004 to za mojego Dobrze. życie. Będę lądował na Marsie sondą Opportunity. O, jest, zaczyna się, lecę. Żeby tobie czasem ktoś sondą nie pa, wylądował pa. Gdzieś. 300 metrów na sekundę leci. Zaraz się odepnie. Boom. Ty, ale to już w tym miejscu już chyba lądowałem przy tym kraterze kiedyś. Rok robi pizzę z żoną. No, słyszałem o tym, widziałem na Insta. Ale co jest ważniejsze? Sos ciasto czy buła? Czy sos? No. Buła jednak jest ważniejsza. Ciasto jest najważniejsze. O! Patrzcie. Aha, dzisiaj Monopoly. O kurwa, ja przepraszam. Zapomniałem, ja Rokowi obiecałem, że będę. Dobra. No i popatrz. Idę spać. Coś to mnie tutaj nie było. Ale jakie Monopoly? A to nie jest na PlayStation? Nie. Patrzcie. Boom! Czemu cię nie mogę zasyłać przez telefon? Pisze mi, że mój operator tego nie ma. No to ja się na tym nie znam, wiecie. Ta gra jest bardzo cichutka. Patrzcie. Teraz już spadochron nam się otworzył. To jest oczywiście nasz ten. O. Widzicie? Tam była pokrowa. Pokrywa. O. Zjadło balony i teraz się otworzy pewnie. Tak? Czy ja muszę coś kliknąć? Dobra, mission. O, jest, dobra. A czy to jest jak herbal coś? Nie, nie, bo ty już masz takie, znaczy masz ogólnie całą misję, a cały w ogóle ten, no. O, wszystkie tam takie kosmiczne rzeczy robić, ale ja tu robię konkretną misję taką, co naprawdę była, wiesz. Coś ci się zacięło? Nie, nie, leć. Otworzył mi się ten. Otworzył mi się statek kosmiczny. Jestem na Marsie w tym momencie. I jadę. Bo pierwsze, co mam zrobić, to nie wiem co. Zobaczę, jakie mam instrumenty. No, mam tylko wiercenie, robienie zdjęć i analizę. Ale ten już ma lepszą kamerę w sobie. I w tej grze nie ma dźwięku, bo w kosmosie nie ma dźwięku. Sorry. Tu mogę connect to aero. Patrzcie, to jest nasz łazik. Jedziemy. Ty, ale daleko on musiał pojechać. Zobaczmy, jaka nasza misja jest. Opportunity, mission details. Pełno fotografii, pełno eksploracji. Dzisiaj. No to elegancko. Mówisz, że jednak w kosmosie nie ma dźwięku, więc nie ma dźwięku. Nie wiem, albo ja mam coś w grze zbugowane, ale jeszcze nie słyszałem dźwięków w tej grze. Miałeś takie lekkie. No to jakaś taka muzyczka leciała, ale widzisz, ona nie bardzo się chce włączyć. Znaczy, może to jest tak realistyczne, że faktycznie tego dźwięku nie ma, bo w kosmosie się nie roz... Yeah. Wydaje mi się, że tak. Nie? Wydaje mi się, że tak, ale łazik fajnie wygląda. Chciałem zauważyć, że ma takie... jakby panele słoneczne i nie, jestem ciekaw, czy power level mi spadnie na tyle, że będę ich potrzebował. Bo drain rate jest 48 W, a ładowanie jest 11. I wydaje mi się, że będę musiał otworzyć moje panele i się naładować. YouTube ma 12 lat. Co ty gadasz? Stary. No, a wiesz, stary, YouTube ma 12 lat. Ty jest starszy niż niektórzy. Shifta wciśnij. No wiecie co wciskam, ale to nie ma nitro chyba. Opportunity. Stary. A ja ci coś powiem. O, muza coś się o czym nie wiesz. Rzeczywiście głośno trochę, chyba źle. No mów o czym nie wiem. Okay. Dobra, jestem, mogę coś analizować. Dobra, eksploracja została zakończona sukcesem. Teraz muszę tak zrobić zdjęcie. To powiem ci tak, mój kanał dokładnie tyle samo już nie je. Ile? 12 lat?
12 lat. No ty chyba jesteś śmieszny, nie 12. Mój kanał w 2006 roku został stworzony. No co ty gadasz? Dobra, zdjęcie zrobione. Idę teraz wiercić skałę. Tylko nie wiem, gdzie mam wiertarkę. Chyba z przodu. Podjadę dziobem. Wydaje mi się, że z przodu mam wiertarkę. No 2005, o dokładnie był YouTube. O! Jest. Analyze. Analizujemy teraz skałę. Na Marsie. 12 lat, 2006. No właśnie, coś się nie zgadza, ale spoko. Nie ma tyle lat internet, Dawidek, co oszukujesz, powiedz mi, widzów. Czemu wprowadzasz ich w błąd? Ferie się skończyły, co? Mniej widzów jest od razu. Tak no. Mi się wydaje. Dobra, jadę dalej analizować. Przełączamy się. I teraz mamy eksplorować kolejny element, tak? Znaczy kolejne miejsce, 70 metrów. Jestem ciekaw, czym różni się zdjęcie kamienia tego od tamtego, nie? Po co akurat mają kopać w tym, a w tamtym też, nie wiem. Mi się zaczęły dopiero. Naprawdę jeszcze komuś się zaczęły, ale chyba jako studentowi jakiejś posesji albo nie wiem co tam jest. Gra tu nie ma znaczenia, ja wiem, że wy tu nie jesteście dla gier, tylko dla przygody. O, kosmiczna przygoda. Dawidek, czy ja dzisiaj przebijam na Instagramie 16 tysięcy lajków? Dlaczego miałbyś przebić? Bo stworzyłem na czacie komendę wykrzyknik Insta. Mhm. A ja mam mało lajków. Moi drodzy, mam 15 800 lajków. Liczę na was. Czy ty jesteś taki attention whore? Stary, ja wczoraj wrzuciłem 4 foty. Dzisiaj 2, wczoraj 3. No ja widziałem, że te ewidentnie. Ja się triggerowałem się. Randkowanie mnie striggerowało. Stary, bo żeś wydał tyle na randkę i żeś musiał aż zdjęcia zrobić przecież tego dobrego jedzenia. No, ale powiem ci, że ostryk nie polecam nikomu. Jak zjadłem, to czułem do końca, musiałem przepijać. Mówisz? No najgorzej, weź jakaś taka guma. Ale chciałeś afrodyzjak taki co? Wieczorkiem, żeby ten... To nie, takie było menu po prostu. Aha, no dobra. Dobra, zdjęcia trzeba zrobić najpierw. Ale... Ja tu muszę się przełączyć na sterowanie kamery. Czekajcie. O, robotic head, patrzcie. No i już jest. A które to jest arm? A, patrzcie. Robotic solar panels. Rozkładamy. A tyś coś mówił? Że tu takie ludzie piszą rzeczy? A co piszą? Ja nic nie mówiłem. Ludzie to różne rzeczy piszą. Ludzie podejrzewają, że myśmy razem byli, wiesz? Na kolacji. O! Patrzcie, otwieram panele. Jezu, patrzcie jak się charge'uje teraz. 70 W. 80. Nie wiem, czy mnie się nie spali robocik od tego. 140. Dobra, panele. Patrzcie, a robotic arm. A, ona jest tutaj. Czy ja mogę jakoś tak wysunąć? Fajną tą rękę ma ten robot. Nie no, elegancka. O! Aha, bo to jest, dobra. To jest kamera, dobra. Dobra, jedziemy, bo mamy do zrobienia misję. Zdjęcie zrobiliśmy, mieliśmy jeszcze gdzieś wiercić, nie? Czy co? Nie, tu mamy jechać. Czy ta gra kandyduje do najnudniejszej
nudniejszej niż bieganie po lesie przez 3 godziny? Przesadzacie, moim zdaniem. Fajny ten łazik jest. A jakie ma fajne kamery. Ta jedna kamera jakaś taka jakby ta Zoom 1, to taka krzywiutka troszeczkę. Musicie się wczuć w klimat Marsa, nie? Musicie się wczuć w klimat Marsa, bo inaczej to biada z wami. No i co? A jak ja mam tu wiercić? Co oni chcą, żebym ja wiercił? Czy ja muszę to teraz moją rękę do... Chyba muszę ją w dół skierować, wiecie? Do ziemi. Jezu, ale powiem wam, że ten w kosmosie to ruchy powolne są, co nie? To trzeba przyznać. W naszej poprzedniej misji w latach 70., która była, to żeśmy co najwyżej mogli kamień sprawdzić, a teraz będziemy analizować glebę najlepiej. Więc aż mi się chyba koła podniosły od tego wszystkiego. Sand. A jak ja mam go zanalizować, ten piach? Szuram tą ręką. Powiem wam, że dziwna sprawa, bo nie wiem jak analizować ten piach. Wiesz, że jest taka sieć partnerska Gamelon? Gamelon, no. Gamelon to jest TVN, nie? No może ich kupił, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra. Ciekawa sytuacja. Proponuję ci występ, kurde, w Dzień Dobry TVN? Nie. Że tylko te osoby, które są w sieci partnerskiej tej, nie? W tej sieci partnerskiej, która jest jakby właśnie częścią TVN-u, może na przykład komentować, parodiować, robić filmiki z tego, ze szkoły i w ogóle z programów TVN-u. Że ich nie ściągną. Tak? Śmieszne. Ty, no nie wiem jak ten. A, światełko to nie. No target in range. Co ja mam zrobić, żeby mi stargetowało ten? Jak myślicie? No bo nie widzę tu analizy tego piachu nigdzie. Bo ona się nie uruchamia, nie? Kurde, coś się zepsuło. Chyba, że zdjęcie trzeba... Nie, no nie. Nie, bo jest APXS, czyli APXS, czyli to co mamy, tak? No i jest ta nasza głowa. Nie wydaje mi się, że jak mamy piasek zanalizować, no to trzeba nisko ją dać, tak? To narzędzie badawcze. No więc daję je nisko. Aż się podniosłem do góry. O, LG dał Izakowi monitorek taki duży. Ale to są ogromne bestie, to mają ten szeroki taki ekran, nie? Nie mam pojęcia. 144 Hz, Jasiu. Czy taki by ci się zmieścił w ogóle na tym twoim biurku? Jakby był duży, za dużo miał rozdzielczości, to nie. Kurde, no jak się zanalizuje piasek? Niech mi ktoś powie, jak się piasek analizuje.
Jezu, mój robot kosmiczny nie chce zanalizować piasku, Bąkol. Weź mi powiedz, co ja mam zrobić. Ja bym proponował ci... Stary, czy ty wiesz, w jaką ja grę zacząłem grać? Czy ty wiesz, stary, najlepsza seria, jaka teraz jest na YouTubie? Jaka? Może trzeba schować panele słoneczne? Coś ty w szkołę średnią, to coś ty, jaki kierunek kończyłeś? Średnią? No kierunek, kurde, liceum. Ale liceum, tak? Nie byłeś technikum? Nie. Aha, dobra. Ale na studiach, a studia na jaki miałeś kierunek? Automatyka i robotyka. No to stary, bramki logiczne miałeś przecież. No miałem. Kurde, stary, jest gra Logic Bots, co na bramkach logicznych, na bramkach matematycznych, układach scalonych tworzysz, stary, programujesz robota, który potem wykonuje zadania. Tak? No, to musi być spoko, ale fajna gra, czy taka średnia? Jest, ale jest taka mega puzzle, znaczy jest taka mega logiczna, nie? Że zanim dojdzie, powiedzmy, do tej misji, gdzie faktycznie puścisz tego robota i on musi coś tam robić zaprogramowanego, no to po prostu posiedzisz 2 godziny i wiesz, układy scalone po prostu wyjścia, tak jak masz wyjścia, tak jak na te bananki i tak dalej, no to łączysz przewodami, bramki, masz bramki, wiesz, or, tor, no tak, i tak dalej, musisz, on to cię tam uczy w tutorialu, no i robisz proste takie działania, nie? Czaję, o co fajne, chodzi, tylko dalej nie wiem, jak z tego, jak piach zbadać. Woda albo PEGI, może ktoś wpisać w Google sand APXS, kurde, take on Mars? Może znajdziecie, jak to zrobić. Czy to trzeba mieć nosek wysunięty w dół? Składam mu ten nos, wiecie? I tyle. Może trzeba do pozycji wyjściowej, wiecie, go mieć. Dziwne, nie chcę go badać. Zmień na głowę tego wysięgnika. Aha. O fuck, dobra, to już wiem, o co chodzi. Jezu, to trzeba go jeszcze raz wysunąć. Widzicie, co się stało? On ma głowę, tylko trzeba tą głową w dobrą stronę ją przechylić. Znaczy nie wiem, która to jest. Ty, aż się ciemno na Marsie zrobiło, ale jaja. Czy to zachód Ziemi na Marsie? Seba, nie możesz coś zasubować. No tak się zdarza, kurde. Nawet najlepszym się zdarza. Wszyscy by chcieli zasubować, nie każdy umie. Dobra, i teraz musimy mieć głowę, tak? No nie wiem, czym dokładnie się bada. Ale którymś z tych instrumentów, wydaje mi się. O! Jest! Analizujemy glebę. O to chodziło. Czy da się driftować tym? Nie, ale później jak się ludźmi gra, znaczy człowiekiem na Marsie się jest, w 2070 czy coś takiego, to już można driftować. Byś tak driftowali, że nam się łazik do góry nogami obrócił. Chciałem zauważyć, dobra, jedziemy dalej. Że ślady z Marsa zniknęły nasze, chyba wiatr zawiał. Jeden kilometr na Marsie żeśmy już przejechali. Achievement poszedł. A tam bramki logiczne, jak ja mogę sobie marsjańskim robotem pojeździć dzisiaj. Umiesz ma ramki logiczne takie, żeby on marsjański robot sam jeździł po Marsie? No.
To się w NASA zatrudni. Bożą dotyk. Pomocą. Która to już sonda? To jest druga sonda. Przed nami jeszcze chyba z 8. Ale każdą będziemy przechodzić na jednym live'ie osobnym. Nie będziemy dwóch naraz robić. Wiem, że chcecie wszystkie naraz. Tak nie robimy. A, w Duma, no grałem. W Dumie też byliśmy na Marsie. Dobra, dojeżdżamy i tu zaraz będzie kolejne misje będą pokazane. Okej, musimy zrobić fotkę, ale nie wiem czego dokładnie. O Jezu, i wywiercić coś w dziurze. Czemu tu jest kamera z od tego? To nie są jego kameras. Co to są za kameras? A, to jest Master System, ale nie chcę z Master System. Gdzieś te kamery przyłącza. Pewnie coś tu zmieniłem. F, o właśnie. A nie, nie FG, nie. A nie, to jest jego kamera. To jest nasz łazik. Dobra, Jasiu, graj w łazika. Ja muszę iść, kurde, się przygotowywać na jutro. Ja muszę filmy zmontować i... fuck. I papiery do księgowej wysłać na jutro. Będę miał kiedy? 15 dzisiaj. Kurde. Jest, mam jedno zdjęcie gotowe. I tam będzie drugie zdjęcie. A nie wiem, jeszcze muszę tam podjechać. Jest, mam drugie zdjęcie. Dwa zdjęcia fotocomplete. Teraz tu z tyłu musimy jeszcze wywiercić coś. Jak się nazywa ta gra, o której Bonkol mówi? O Jezu. Jak ona się nazywała? Coś tam, ramki logiczne. Okej, analizujemy. Boom. No i analizujemy teraz skałę, bo tu najprawdopodobniej uderzył Optimus Prime. No, analizuj to. Właściwie to już możemy się stąd ruszyć, bo jak już analizuję, to już jest gotowe, nie? Dobra, 60 metrów jeszcze. Wyobraźcie sobie, że naprawdę ten łazik tak musiał jeździć w kosmosie. Na Marsie. I oni ile tam mają? 4 minuty? Ile tam radio idzie sygnał na Marsa? Może ktoś wygooglować. Do tego jeszcze w dwie strony musi iść. Znaczy w sumie, żeby go wysłać to w jedną. Ale żeby wiedzieć, gdzie dojechał, to trzeba czekać na tę odpowiedź, nie? Patrzcie. Ostatnio oglądałem ten film Pasażerowie i tam była super fajna
No, super szybka komunikacja laserowa. I było, twoja wiadomość dojdzie za 20 lat. Super. Tun, 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 tun. Dobra, o kurde, jeszcze trzy wykopaliska trzeba zrobić. O Jezu, zdjęcie trzeba tu falnąć. A jak ja mam to zdjęcie zrobić niby? Dobra, zrobiliśmy. Jedziemy kamienie analizować. Mi się wydaje, że to jest na faktach ta analiza kamieni. Lećmy. 20 minut to jestem w stanie uwierzyć, chociaż wydawało mi się, że trochę szybciej. No bo to fale radiowe to jak trochę mają chyba coś bliżą do prędkości światła są, nie? Ale jak daleko jest, kurde, Mars, to ja nie mam zielonego pojęcia. Nigdy nawet się nad tym nie zastanawiałem. Dobra, skała jest analizowana przez nas. Sytuacja tego typu. Dobra, analizuje się, więc podjeżdżam już do kolejnej skały. Opóźnienie w komunikacji Ziemia-Mars mogą wynosić od 8 do 20 minut w zależności od położenia planet. A no ta, bo przecież jeszcze się wszystko kręci, kurde. Na czym polega ta gra, moi drodzy? My powtarzamy misję łazika Opportunity, który swojego czasu wylądował na Marsie w 2004 i zrobił badania skał. Dobra, analizuje się. Dobra. No właśnie, nie wiem, czy może być nawet taki gdzieś realistyczny model, tak? Tylko, że ktoś, kto by chciał grać z realistycznym lagiem 20 minut, to by chyba musiał taką jedną misję robić, nie wiem, 3 miesiące, tak jak w rzeczywistości. Dobrze, że nam się ten nosek nie może, a może się może odłamać i co, sonda się uszkodzi? Zostaniemy bez noska, nie będziemy mogli skał badać. Tak, no, ta historia, którą tu tworzymy, jest prawdziwa. Dobra, dalej badamy. Ciekawe, czy znajdziemy życie. Może nam się uda. Ciekawe, kiedy DayZ skończą. No to jest podobno silnik jak DayZ, tylko że lepszy. Dobra, Anil analizuje już. No to co, jedziemy. Następny punkt 90 metrów stąd. Ciekawe co łazik robi, jak już ten... Jak już się ogarnie, znaczy jak już wszystko ogarniemy, to co? Wyłącza się, czy co? Aż muszę sprawdzić, ile nam jeszcze misji zostało. Tu już żeśmy wszystko zrobili. Zostały nam jeszcze... dwa fotografowania, dwie eksploracje, jedna analiza kamienia. A misja niby na półtorej godziny przy... Może ostatnia analiza jest gdzieś 2 km od punktu zrzutu. GTA 5, 60 GB samych aktualizacji, a to chyba na konsolę, co? Ktoś ostatnio się śmiał, że na konsolę, że wkładasz płytkę i grasz, a tam 60 giga pobierania, 8 godzin, nie? Właśnie. Jeszcze zależy jakiego kto ma neta, bo jak ma ktoś jakiegoś skaszanionego neta, to nigdy se nie pobierze. No ale może grać bez aktualizacji, nie?
chyba. Nie powinno się dać? Powinno się dać. Smutno musi być takiej sądzie tak daleko. A może ktoś kiedyś przyleci tam na miejsce, pozbiera i muzeum zrobi? Jak myślicie? Może tak będzie kiedyś. Jak już ludzie będą latali po innych planetach, to ktoś zrobi, pomyśli, a zróbmy sobie muzeum. Tu czuję, będzie fota tego kanionu wielkiego. Rzeczywiście jest fota i jest ten. Fotkę to prosto ogarniemy. Aha, bo tu trzeba bliżej podjechać, bo widzicie, że on chce punkt, zdjęcie całości jakby razem z dziurą. Jest. Dobra. No i trzeba jeszcze kamień przekopać. Tak jak mówiłem, jeden kamień jeszcze jest do zanalizowania. A co on jest ready, jak myśmy jeszcze nie podjechali nawet? Dobra. Czy tu jest Ansel? Tu nie potrzeba, bo tu możecie sami sobie kręcić kamerą. Zespół odpowiedzialny za sterowanie tego łazika? Ja nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś super zespół. To są jacyś tam naukowcy i oni sobie mówią, a wiecie co, dzisiaj polećmy za ten kamień, nie? A drugi mówi, wiesz co, ale tam może być, możemy wpaść do dziury, już nigdy się nie wykopiemy. No dobra, to i tam mają taki szkic i se narysują na mapce, to chodźmy, pojedźmy może tędy. Myślę, że całkiem luźno to wygląda. Że nie jest tam, że to, nie wiem, że siedzi 100 osób i rozkminia przez pół roku, gdzie ma jechać ten łazik. Nie. Dobra, jedź. Nic się nie dzieje. Dobra, sprawdzimy jak na Instagramie, czy już jestem popularny. Moi drodzy, brakuje nam ciągle 200 lajków, no. Followersów, nie wiem jak to się nazywa. Co wy na to? Żebyśmy w kamień nie wjechali. Wykrzyknik Insta na czacie, rozumiecie? Wykrzyknik Insta. Teraz jest mocno postawione na szukanie życia na Marsie i potwierdzenie, czy była kiedyś ciekła woda, ale luźno jest. No nie wiem, oni ciągle to potwierdzają, a niby tam już jakieś znaleźli, jakimś takim. Znaczy dla mnie coś dziwne, bo wysyłają i nie wiedzą, czy coś jest wodą, czy nie. No mają łazik, to niech podjedzie i sprawdzi, nie? A zawsze jest to pytanie, czy to, o, czy to woda, czy to zaciek z kuchenki, kurde. Czy kosmici nie używali CIF-u? Dobra, jest zdjęcie czegoś i tyle. No to żeby zrobić to zdjęcie, to my chyba musimy sobie tu podjechać. Chcę bardziej taką fotkę. Dobra, koniec! Misja gotowa, moi drodzy. Mission successful. Zrobiona. I to był nasz, to była nasza druga misja, którą zrobiliśmy. Kolejna to już nie dzisiaj, będzie Curiosity. No i Curiosity to jest ten, który ostatnio był, tak? W 2012. On jest najlepszy, ma taką dużą kamerę na górze, w ogóle to jest taki duży łazik. Ta niby była na 1,5 godziny, zrobiliśmy ją w pół, ta jest na 3 godziny. Później są misje, których jeszcze nie było. Serenity,
Elios jakiś i z ludźmi, nie? Ale to nie dzisiaj, to było opportunity.